Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj bardzo dużo o piłce ręcznej kobiecej. Moim Państwa gościem jest Hania Rycharska, Młyny Stoisław Koszanie. Witam. Dzień dobry. No trzeba podkreślić, że no, nie do końca z Ruchem Chorzów Wam wychodzą te spotkania wyjazdowe. W pierwszym pojedynku w tym sezonie pokarnych przegrałyście. Tym razem również pokarnych górą zespół z Chorzowa. No z czego to wynika? To jest jakaś specyficzna hala czy specyficzna drużyna? No tak, ciężko się gra na tej hali. Dziewczyny z Chorzowa są bardzo waleczne, walczą do ostatniej minuty, jak to było widać. Co zawiodło u nas tak naprawdę, no nie wiem, może głowa gdzieś tam była nie tak, gdzie powinna, a dziewczyny, mówię, walczyły do końca i to one tak mają te dwa punkty, a tak naprawdę my powinniśmy spokojnie mieć trzy i wracać z uśmiechem do domu. Właściwie te dwa mecze miały bardzo podobny scenariusz. W pierwszym spotkaniu miałyście aż 8 bramek przewagi bodajże, w drugim meczu miałyście też 5 bramek przewagi w końcówce. No nawet Ruch był bliżej zwycięstwa, bo miał 2 bramki przewagi, na sam koniec musiałyście odrabiać tę stratę. To pokazuje, chyba odległość ma też duży wpływ na taki pojedynek, bowiem widać, że gdzieś do 45 minuty ten mecz jest pod kontrolą, a końcówka to jednak gdzieś to zmęczenie, gdzieś dekoncentracja się ujawnia. Ten mecz był bardzo podobny, nawet sędziowie byli ci sami. Myślę, że wyjechałyśmy 2 dni wcześniej, to podróż jakby nie jest taka męcząca. Śpimy w hotelu, mamy trening tam, także to jakoś nie wpływa na nas źle. No nie mam pojęcia nawet, dlaczego tak to wyglądało. Mówię, one po prostu walczyły do końca. My myślałyśmy może, że wygramy ten mecz, jak zaczęłyśmy dobrze wygrywać chyba 5 bramkami. Myślałyśmy, że dowieziemy tak do końca, jednak one walczyły, a my w pewnym momencie odpuściłyśmy. Co do ostatniej waszej serii, trzeba podkreślić, że miałyście bardzo dobrą serię. Wygrane tutaj w Koszalinie, wygrane na wyjeździe, seria zwycięstw, przede wszystkim to w Koszalinie, seria zwycięstw. Wydawało się, że Ruch Chorzów, ostatnia drużyna w tabeli, nie będzie dla was zagrożeniem, a poza tym no, chęć rewanżu za tamtą porażkę w Chorzowie, no to zawsze gdzieś nastawienie jest dużo mocniejsze. No właśnie, i tu gdzieś głowa najbardziej istotna jest w takim pojedynku. No tak, miałyśmy mecze bardzo dobrze zagrane, czy z Kobierzycami, naprawdę niski wynik, ale naprawdę grałyśmy bardzo fajne zawody. Jarosław postawił mocne warunki, wygrałyśmy ten mecz. Tutaj, no nie wiem, może po prostu przyszedł ten gorszy dzień, może te więcej błędów, bo w tamtych meczach nie popełnialiśmy tylu błędów. Tutaj było troszkę więcej błędów, troszkę więcej bramkarka broniła i może dlatego mam nadzieję, że kolejne mecze znowu pójdziemy w górę, a nie w dół. To się mówi, że taki zimny prysznic czasem się przydaje. Dokładnie. Tym bardziej, że to jest ostatnia drużyna i nie powinny się zdarzać takie mecze. Czasem zimny prysznic się przydaje, ale najpierw posłuchajmy, co mieli do powiedzenia trenerzy i zawodniczki po tym spotkaniu. Panie trenerze, ten mecz może chyba aspirować do miana jednego z najbardziej dramatycznych meczów w całym sezonie Superligi. No taka jest piłka ręczna. Tych meczów było sporo, jeśli chodzi o zakończenie w rzutach karnych, także, ale na pewno tak. Czy ma pan pewien niedosyt, że Koszalin prowadził 5 bramkami na początku drugiej połowy, a jednak wypuściliście to z rąk, czy raczej cieszy się pan, że przynajmniej ten punkt jest uratowany, bo na końcu musieliście go mieć? No tak jak pan mówi, patrząc przebieg 3/4 meczu, to jest niedosyt. Patrząc na samą końcówkę, no to uratowany ten jeden punkt, także no zależy z której strony na to spojrzeć. Panie trenerze, pan często podkreśla, że chce zobaczyć u dziewczyn walkę. No to chyba dzisiaj ta walka była. Walka była, ale było, musimy powiedzieć, że za dużo błędów. Początek meczu nam trochę uciekł. Też tam takie byli, już od pierwszego gwizdku sędziów stracili piłkę praktycznie. To nie była koncentracja, jak ja wymagam. To jest po pierwsze. Po drugie, walka była, za to dziewczynom dziękuję, bo jakby nie walczyli do końca meczu, to byśmy przegrali, powiem tak, ale wygraliśmy dlatego, że była walka. W drugiej połowie jużśmy przegrawali 5 bramkami i musieliśmy coś zrobić. Zmieniliśmy obronę na 5-1. Udała się nam, możemy powiedzieć, rywal nie wiedział sobie dać praktycznie 100 obroną rady. No i dlatego powiem, żeśmy wygrali. Ruch po raz drugi wygrywa z Koszalinem i po raz drugi we własnej hali po rzutach karnych.
Zgadza się, zgadza się. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Tak naprawdę gramy o życie. Wiedziałyśmy, że wychodzimy na ten mecz i musimy dać z siebie wszystko, że tutaj nie ma już miejsca na pomyłki. Cieszymy się z tych 2 punktów. Szkoda, że nie udało się dzisiaj 3, ale liczy się zwycięstwo. Potężna to była dawka emocji. Drugi raz z Koszalinem kończy mecz rzutami karnymi i drugi raz wygrywa. Fajnie, bardzo się cieszę. Chciałam ogólnie podziękować całemu zespołowi, bo myślę, że gdzieś dziewczyny zachowały tą chłodną głowę i mimo to, że przegrywałyśmy tą 5, potrafiłyśmy dojść na prowadzenie. No zawsze szkoda jest tych ostatnich sekund, kiedy tracimy tą bramkę i są te rzuty karne, no ale no, taka jest piłka ręczna, no tak się akurat zdarzyło, więc był ten remis. Bardzo się cieszę, że Patrycja nam pobroniła, bo jest naprawdę no, dobrą bramkarką i myślę, że dużo nam dała wiary, mimo to, że po moim rzucie czy tam dziewczyn po tych karnych one nie trafiły do bramki, więc myślę, że to na pewno jest duża zasługa Patrycji i tej, że jedna chyba zachowała tą głowę, a my troszeczkę nie. Mecz z Ruchem już za wami, a przed wami no, kolejny przeciwnik i tak naprawdę trudno powiedzieć cokolwiek w tej chwili o Zagłębiu. Zagłębie Lubin to jest zdecydowanie w tym sezonie najlepsza drużyna w kraju. Zespół, z którym wielokrotnie już się mierzyłyście od początku rozgrywek, można powiedzieć, bo jeszcze finał Pucharu Polski, później mecze ligowe. To zespół, który wszystko już zdobył. No i właśnie, czy to jest tak, że zespół, który już wszystko zdobył, to już w tej chwili aż tak mocno się nie koncentruje na kolejnym spotkaniu, a przyjedzie tutaj już koronowany mistrz Polski? Nie myślę, że ten zespół będzie walczył o każdy punkt, żeby pokazać, że naprawdę są silne w tym sezonie, że nie odpuszczą. U nich każda zawodniczka ma swoją rolę, każda zawodniczka wkłada coś w drużynę, także nawet trenerka myślę, że nie pozwoliłaby na to, żeby przegrać ten mecz, bo żeby grały, nie wiem, wszystkie dziewczyny, żeby się uczyły. To jest kolejny mecz, który muszą wygrać, żeby pokazać swoją siłę. Zagłębie od wielu lat należy do ligowej czołówki, ale tych tytułów mistrzyń Polski mają nie za wiele, bodajże chyba trzy tytuły. To naprawdę niewiele jak na tak mocną drużynę z największym budżetem, z najmocniejszym składem i o dziwo, wyjątkowo w tym sezonie Zagłębie nie ma zbyt dużo kontuzji, praktycznie cały czas zawodniczki są do dyspozycji pani trener Karkut, także ta ekipa, no trzeba powiedzieć, że w pełni chyba zasłużyła na ten tytuł. Tak, dokładnie, chyba to był ten klucz, że nie miały tych kontuzji w tym roku, bo zazwyczaj było tak, że te podstawowe zawodniczki miały te kontuzje i gdzieś tam uciekały im punkty. W tym roku oprócz chyba Mączki nie ma takiej kontuzji dłuższej i ja na początku sezonu mówiłam, że jeśli Zagłębie nie zdobędzie w tym roku mistrza, to naprawdę będzie już taki strzał w kolano i na początku też nie było tak widać tej siły. One się rozkręciły w połowie sezonu i widać, że naprawdę to jest fajny kolektyw i każda naprawdę coś wnosi. Warto podkreślić, że to jest zespół, z którym w tym sezonie chyba jedynym w rozgrywkach nie wygrałyście. Wszystkie mecze do tej pory przegrałyście. No, ten mecz finału Pucharu Polski, później mecz ligowy, to były takie mecze trochę na styku. Później już jednak taka przewaga Zagłębia była dosyć widoczna. Teraz wy jesteście trochę w innym etapie tego sezonu. Raz, że wy macie pełny skład. Gdzieś tam te kontuzje przestały was gdzieś tam łapać. Do tego macie serię całkiem dobrych wyników. Zatem no chyba jest chyba pora na to, żeby Zagłębie ograć. W sumie każdy mecz z Zagłębiem grałyśmy dobre zawody. Tak naprawdę do 45, 50 minuty byłyśmy jak równy z równym, a bywały mecze, że wygrywałyśmy i dopiero w ostatnich minutach przegoniły nas, dostały jakieś takie piłki darmowe na kontry, z czego słyną i wygrały. To nie jest tak, że my jesteśmy gorsze od nich, my potrafimy z nimi walczyć. Czy w tamtych sezonach potrafiliśmy z nimi wygrać, czy doprowadzić do karnych. Będziemy walczyć na pewno do ostatniej minuty, nie poddamy się, bo my nadal też walczymy o punkty, żeby ustabilizować się na tym 5. miejscu, a no, nie możemy sobie pozwalać na takie wpadki jak z Chorzowem. Myślę, że to, że właśnie przegrałyśmy z tym Chorzowem, troszkę nam drużyny z dołu troszkę nas gonią, także musimy powalczyć nawet tutaj o remis, bo zawsze nam każdy punkt się przyda. No tych meczów jeszcze wam trochę zostało. Co prawda musicie trochę patrzeć też za plecy, ale też i można trochę spoglądać z przodu. Ta Piotrkowia wcale tak daleko od was nie jest. Tak, przed meczem w sumie liczyłyśmy punkty, że jest jakaś tam szansa minimalna w sumie na te 4. miejsce, ale tą przegraną z Chorzowem troszkę sobie komplikujemy,
ale za to Piotrków też przegrał z Jarosławiem, czyli jakby jesteśmy dalej na zero, a nawet na jeden plus, bo my zdobyliśmy jeden punkt. Poza tym jeszcze z Piotrkowią będziecie grać. Nawet dwa razy, także zobaczymy z jakim efektem. Najpierw podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 24. kolejki spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Ruch Chorzów remisuje starcie z Młynami po 28 w rzutach karnych. Ruch lepszy od drużyny koszalińskiej. Perła Lublin pokonuje KPR Gminy Kobierzyce 27-26. Zagłębie Lublin pokonało Start Elbląg 32-17 i tym samym zapewniło sobie tytuł mistrzowski. Eurobud JKS Jarosław wygrywa z Piotrkowią 34-32. Sytuacja w tabeli: Zagłębie Lubin 65 punktów i tytuł mistrza Polski. Na drugiej pozycji Perła Lublin 51, 49 ma KPR Gminy Kobierzyce, 38 Piotrkowia Piotrków Trybunalski, 30 Młyny Stoisław Koszalin, 22 Start Elbląg, 20 Eurobud JKS Jarosław i 10 punktów Ruch Chorzów. W tym tygodniu dwie kolejki spotkań. Młyny Stoisław Koszalin zmierzą się w najbliższą środę z Zagłębiem Lubin. KPR Gminy Kobierzyce podejmuje Piotrkowie. Ruch zmierzy się z Eurobudem. Start walczyć będzie z Perłą. Program 26. kolejki. Nie będzie meczu z udziałem Młynów Stoisław Koszalin, bowiem nasza drużyna rozegrała spotkanie awansem z Perłą Lubin. W pozostałych spotkaniach Piotrkowie zmierzy się ze Startem. Eurobud JKS Jarosław z KPR Gminy Kobierzyce. Zagłębie podejmie Ruch Chorzów. Co do meczu z Zagłębiem, gracie u siebie. No, rywalizacja we własnej hali zawsze dostarcza pewnej mobilizacji. Co prawda nie ma tutaj kibiców. Tutaj zawsze na takie spotkania tych kibiców było sporo. Powiedzmy, że może już niedługo ci kibice będą, ale na razie jeszcze przy pustych trybunach. Jednak własna hala to własna hala. Tak, z tego co wiem, zespoły mówią, że jesteśmy silniejsze u siebie. Szkoda, że nie z kibicami, bo to na pewno nas napędza. Widzę, że dużo osób ogląda nasze mecze na różnych tam platformach. To jest fajne, bo jednak kibice lubią oglądać piłkę ręczną i nasi koszalińscy kibice też chcą oglądać nas. Szkoda, że nie wejdą na halę. Mam nadzieję, że jeszcze się zmieni, że chociaż na ostatni mecz wejdą jakoś... Może bokiem popatrzą, no bo to... Chyba, że na otwartym stadionie zagrać. Tak, ale myślę, że na pewno lepiej by się grało z kibicami, ale no takie mamy czasy. Takie mamy czasy, jakie mamy. Zespół koszański już w najbliższą środę zmierzy się z Zagłębiem Lubin. To spotkanie będzie relacjonowane w internecie. Proszę, zapraszam Państwa na tą transmisję, ale przede wszystkim na relację w telewizji Max i na to Państwa również zapraszam, a liczymy na to, że w końcu nasze zawodniczki w tym sezonie pokonają Zagłębie Lubin. Moim Państwa gościem była dzisiaj Hania Rycharska, Młyny Stoisław Koszalin. Dziękuję. Dziękuję. Po dwutygodniowej przerwie do rywalizacji ligowej wrócili szczypiorniści Gwardii Koszalin. Zmierzyli się na wyjeździe z SMS-em Kwidzyn. Zespół SMS-u to w tej chwili outsider zmagań, bowiem Tytani wejherowo zdobyli punkty, zatem SMS jest na ostatnim miejscu. Ale czy było łatwo? Nie było łatwo. Gwardia pokonała zespół SMS-u Kwidzyn różnicą dwóch bramek. Zapowiadało się wysokie zwycięstwo Gwardii, ale wcale tak nie było. Do przerwy dominowała drużyna SMS-u, później przez 10 minut również SMS, a jak już gwardziści się rozpędzili, to zakończyli spotkanie zwycięstwem i zainkasowali komplet punktów. Teoretycznie jeszcze mają szansę na to, żeby wbić się do czołowej trójki, ale to już są tylko teoretyczne rozważania. Przed naszą drużyną już bardzo mało meczów, ale najważniejsze to, że odnieśli zwycięstwo w ostatniej kolejce. Podsumowanie tego, co się działo w minionej kolejce spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Zapowiedź tego, co będzie się działo i oczywiście tabela. Oto wyniki spotkań z minionego tygodnia w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. W zaległym spotkaniu SMS Kwidzyn przegrywa z KPR-em Elbląg 26-40. 20. kolejka spotkań. Gwardia Koszalin pokonuje na wyjeździe SMS Kwidzyn 33-31. Nielba wygrała z SMS-em Gdańsk 35-24. Sokół pokonał KPR Elbląg 22-18. Warmia wygrała z MKS-em 29-27. Tytani wygrali z Usarem Kwidzyn 32-31, co jest największą niespodzianką minionej kolejki. Tabela pierwszej ligi. Warmia Olsztyn na pierwszym miejscu. Na drugiej pozycji MKS Grudziądz, GKS Żukowo trzecie miejsce, 35 punktów, czwarta lokata Nielby, Gwardia Koszalin z rokiem 33 punktów na piątym miejscu. Po 25 mają KPR Elbląg i Sokół Kościerzyna, 24 USAR, 15 SMS Gdańsk, 4 Tytani i 3 SMS Kwidzyn.
program rywalizacji na najbliższy tydzień. Tytani Wejherowo w ramach 14 kolejki podejmą SMS Gwizyn. W ramach 18 kolejki również w środę Gwardia Koszalin zmierzy się na wyjeździe z SMS-em Gdańsk. I program meczów weekendowych. Gwardia Koszalin w swoim ostatnim występie w tym sezonie zmierzy się z GKS-em Żukową. SMS Gdańsk podejmie MKS Grudziądz, Sokół Kościerzyna podejmuje SMS Kwidzyn, Nielba Wągrowiec zmierzy się z KPR-em Elbląg i Usar Kwidzyn podejmie Warmię Olsztyn. Dla przypomnienia, Gwardia w tym tygodniu rozegra dwa spotkania w najbliższą środę na wyjeździe z SMS-em Gdańsk i na zakończenie sezonu dla naszej drużyny, bo to nie będzie zakończenie sezonu w pierwszej lidze, ale dla naszej drużyny w najbliższą sobotę pojedynek z GKS-em Żukowo. Zapowiada się ciekawa konfrontacja z tą drużyną. Zawsze emocje są wielkie i miejmy nadzieję, że będą i tym razem ze wskazaniem na zespół koszański. To wszystko w tym tygodniu. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.